Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej mapce od widza, dokładnie tak. Słuchajcie, nie byłbym sobą, gdybym wam nie popierdzielił na początku odcinka, więc słuchajcie mnie uważnie, ponieważ info jest bardzo fajne i bardzo ważne. Zapraszam was serdecznie do sklepu liajteters.com, to oczywiście, wiadomo, koszuleczki minecraftowe, proszę bardzo, ale dodatkowo coś, co jeszcze tutaj, w momencie, kiedy ja to nagrywam, nie widzicie. To oczywiście bluzy Full Limited w ogóle, tak, edition z nickiem i tak dalej. To tak przypominam jakby coś. Wiecie, jako że zbliżają się święta, to specjalnie wypuszczamy wam nowe gadżety, które już w momencie, kiedy jest odcinek, powinny być w sklepie. Czyli czapki oraz szaliki. Oczywiście wszystko z nadrukiem Full Print, więc będzie normalnie pięknie i w ogóle nie mogę się doczekać, jak je tylko zobaczę tak naprawdę. Oferta będzie Full Limited, w ogóle edition najzarąbistsza na świecie, będzie tylko i wyłącznie po 50 sztuk, więc jak to wejdzie, jak się na to nie rzucicie, to ktoś to inny za was kupi, koniec, kropka. Pamiętajcie, że zbliżają się święta, jest to najlepszy okres, żeby wyżulić coś od rodziców. Nie słyszeliście tego ode mnie, ale wiadomo, bluzy, bardzo fajne, Full Print, to polecam, bo mało ich zeszło, więc jeszcze oczywiście są, a jest tylko ich 100 sztuk, więc polecam. Koszuleczki oczywiście minecraftowe jak najbardziej, tutaj poprzednie, oczywiście różne edycje i tak dalej, także wszystko jest i tylko was mogę serdecznie do tego sklepu oczywiście zaprosić, więc już jak teraz widzicie tak naprawdę ten odcinek, to już czapeczki oraz szaliki są dostępne, więc wbijajcie i korzystajcie, bo naprawdę, może to dzisiaj się skończy. Szczególnie, że dzisiaj będzie live'ik, koło godziny 17, myślę, z singla, gdzie posiedzimy sobie kilka godzinek i może być ciężko po tym live'ie faktycznie, żeby te szaliki i czapki były. Więc korzystajcie, macie info jako pierwsi, z pierwszych, żeby kuźwa nie było. Dobra, lecimy. Mapeczka wygląda bardzo ładnie. Tutaj oczywiście mamy start. Zobaczmy sobie information. Tutaj jest klucz. Zbieraj klucze na każdym poziomie. Mapa zawiera w sobie 20 poziomów. Niekiedy przypadkowo możesz ujrzeć przed ekranem napis Easy, gdyż zwierzęta naciskają na płytki naciskowe. Nie jest to błąd, nie przejmuj się, graj dalej. Na koniec, jeżeli możesz, dokonaj oceny mapy. W czasie trudności z przejściem poziomu Find the Button możesz użyć Game Mode 3. Dziękuję bardzo za taką możliwość. Autor dał mi taką możliwość, żebyście kuźwa nie mówili. Nie chciałem z góry narzucać ci spawn pointów. Myślę, że mi to wybaczysz, że sam ustawiasz spawn point. Myślę, że spoko. Na poziomie quiz masz prawo do użycia notesu i długopisu. O kurde. Nie wszystkie tabliczki są w języku angielskim. Nie przejmuj się. Mapa powstała przez 9 miesięcy. Powstawała przez 9 miesięcy z dużymi przerwami. Poziomy mapy mogą być trochę zacofane. Średni czas przejścia mapy 25 minut. Off clouds, off auto jump plus bright. Chyba wszystko mam. Auto jumpa też powinienem mieć wyłączonego, tak? I chmury raczej też mam zawsze wyłączone, dokładnie. Pamiętaj, że najpierw odnajdź klucz, później przejdź. Level, klucze znajdziesz w skrzyniach. Zasady na to zezwalają. Aha, tutaj, że Find the Button, zasady na to zezwalają. I tutaj klucze, żeby znaleźć w skrzyniach i dopiero mogłem przejść. Przechodź poziomy od lewej strony do końca, a później prawa strona. Od lewej strony do końca, później prawa strona. W sensie do końca, a później prawa strona od końca? Bo w sumie... Czekaj, a może włączę language, czekaj, może to? Nie, nie ma nic takiego, dobra, language tutaj jest powrót, dobra. No to powiedzmy, że od lewej do końca i potem chyba, no i od prawej, nie, lecimy sobie, no tak, bym to zrozumiał, dobra. Game mode 0, keep inventory oczywiście, weather plus, day, key, ha, mam klucz, no dobra, spoczko. No i tutaj oczywiście sobie klikamy start, wow. Wow, no to nieźle. Dobra, no to lecimy oczywiście pierwszy w lewo. Jak to kozacko wygląda? Ja pitole, co to jest za mapa? Średni czas niby 25 minut, zobaczymy jak mi pójdzie. W ogóle która godzina? Zdążę? Zdążę, easy. Dobra, let's go. Mam jajko, bo kurczak tutaj sobie chodzi, okej. Co to jest? Easy. Aha, to jest to easy. A, to jest parkour. No dobra, let's go. A, przede wszystkim muszę pamiętać, że mam spawn pointa. Nie wiem, czy to jest spawn point, bo tutaj jest sobie półpłytka, ale chyba spawn pointa nie mam. Dobra, spawn pointy. Tak, i to jest to ten napis easy, co będą mi kurczaki naciskać. No to jest troszeczkę dziwnie w sumie zrobione, że w ogóle takie coś w ogóle jest, bo moim zdaniem to powinno, bo jest przejść do zrobienia tak, że masz... Że jednorazowo na przykład można nacisnąć komendę i ona jednorazowo się tego pokaże, więc jakbyś tak to w sumie zrobił, to by było wtedy
Okej, dobra, czekaj, bo tu widzę, że... nie, to wymaga spawn pointa, bo ja tu, nie, tu sobie dam, o, dobra. I ha! Wiedziałem. Okej, sobie podwinę rękawy, rozumisz, tutaj elegancko. Dobra, momencik, bo tutaj coś trzeba zrobić, bo tutaj było, w ogóle było to. Ale to jest raczej niepotrzebne. Chyba, że tu, o, a może tutaj. Tak, o ty jaj, Unbreaking 10, patrz, kurde, dobra. I mamy poziom drugi w takim razie. Na razie wygląda to wszystko ładnie. Wszystko działa, to mi się podoba. Wow, 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 wow. Medium, no to kuźwa, niezłe medium. Ha! Dobra, wiecie co, ja zrobię tak. Zrobię sobie spawn pointa, nie kill, spokojnie. I wskoczę sobie tutaj z powrotem, będzie medium znowu. Ha, dobra, bo muszę tutaj wskoczyć, i tutaj muszę wskoczyć, i tutaj muszę wskoczyć, dobra. I teraz spawn point, tutaj mamy lawę, więc wolałbym w nią nie wpaść. Mhm. Okej, tam jest kluczyk, prawdopodobnie. Tylko czy ja tam będę w stanie wtedy jakoś wrócić, bo to wtedy gdzieś... Czy ja mam w ogóle iść po ten kluczyk? No prawdopodobnie muszę, więc czekajcie, zrobimy sobie tutaj spawn point. Nie, tutaj nie ma kluczyka, okej. Tutaj teoretycznie wszędzie mogę iść, jakby nie mam barier, tak? Dobra. Tam. Czekajcie, bo tutaj teraz nie cofnę się. No nie cofnę się, więc powiedzmy, że jak tutaj zeskoczyłem, to muszę iść. Muszę iść. Kurczę, nie wiem gdzie. Chyba, że tędy. Trzeba jakoś to wykminić. Poczekaj, bo to jest jakoś do zrobienia, nie? Chyba. O kurde. Nie, to chyba... Dobra, wiecie co? Mamy spawn pointa tutaj. Dobrze, że sobie go ustawiłem. Idziemy sobie do góry, bo tak powinno się raczej iść. O, tu jest lawa, to nie jest dobre. Bo generalnie to jest mapka właśnie nie do końca parkour, na szczęście, bo nawet sam autor przecież napisał w sumie, że tam find the button i w ogóle, więc będą tutaj różne poziomy, więc parkour na sam początek, żeby oczywiście tutaj wszystko odhaczyć sobie i móc przejść dalej. Ale wygląda na razie mapeczka bardzo ładnie przede wszystkim, to trzeba zaznaczyć, więc zobaczymy, jak nie pójdzie tutaj, bo muszę przejść, przeskoczyć, o kurde, dobra. Także nie zapomnijcie o tych czapeczkach i szalikach, bo to jest bardzo, bardzo istotne, szczególnie, że mówię, po prostu później jak się skończą, to będziecie płakać, że ej, jaj, bo nie powiedziałeś, dlatego wam mówię, żebyście po prostu potem nie pisali mi, że bo ja nie zdążyłem, bo to jest naprawdę limited edition, kuźwa, na nogach, kurde, Indianów robione, rozumisz, każde, kurde, szyte na miarę rzecz, tam będzie chyba przejście mapy, co nie? Prawdopodobnie, nie? Czekaj. Tak bym powiedział. Tam w ogóle mamy... W ogóle to jest, widzę, bardzo rozbudowane, bo tutaj w ogóle mamy tory, tu mamy jeszcze jakąś przestrzeń, tam mamy jakiś TNT, generalnie, no kurde, powiem szczerze, nie wiem, gdzie mam iść. Dobra, spawn point sobie dam tutaj, zeskoczę sobie tutaj, bo tak bym sobie po prostu skoczył, ale czy to tutaj będzie? Szczerze, a nie, bo tutaj będzie przejście tutaj. Dobra. I co teraz? Nie, no to wtedy na początek bym poszedł. Momencik, bo ja muszę skminić, gdzie jest kuźwa koniec poziomu, ej. Ej, poważnie. Jak to jest teraz, dajcie przycisk kuźwa połączony z parkurem, to będzie trochę lipa. Dobra, czekajcie, kill me. Bo tutaj był klucz, nie? Tutaj był klucz, więc czy tutaj nie ma naprawdę guzika, żeby przejść poziom? Ja go przynajmniej nie widzę, jeżeli on tutaj gdzieś jest, jak mam być szczery. Czy ja mam skoczyć? Nie, no tutaj przecież nie doskoczę. A nie, na drabinkę może. O Jezu, i co? I tutaj, że na nie, przecież to jest za daleko. Nie, to na pewno nie, bo tak bym myślał, że to tam na przykład, ale... Mam bardzo dziwną rozkminę, czy to w ogóle będzie o to chodzić? Nie, no przecież to jest niemożliwe w ogóle. Czy jest możliwe? Czekaj, bo już zgłupiałem, nie? Czekaj. Nie, no przecież... Bo, no nawet jeżeli doskoczę tutaj, no to potem tam, to jest też bardzo daleki ten skok, to przecież... No bo teoretycznie muszę się wbić tam, nie? Chyba. Chyba, bo właśnie o to chodzi, że nie wiem. Halo, podpowiedź by się przydała. Co to za parkour, gdzie ja muszę szukać ścieżki? Nie, no nie doskoczę tutaj, nie ma opcji w ogóle. Czy jakąś inną trasą? Nie, no inaczej też nie. Czekaj, ja muszę sprawdzić tylko jedną rzecz. Ja muszę sprawdzić tylko jedną rzecz. Poczekajcie, bo tutaj bym doskoczył,
tutaj jest wagonik, nie wiem, mam zjechać kuźwa tym wagonikiem czy coś, no ale tutaj jest za duża przestrzeń, to na pewno nie, bo tu jest kurde 7 kratek czy ile. I tutaj, czy tutaj jest przejście mapy? Czy tam poziomu? Muszę to po prostu sprawdzić, poczekaj. Nie, to idę tutaj, tutaj. Tutaj, tu. Nie, to jest po prostu tak zrobione ozdobne. To jest ozdobne, normalnie zrobione, autentycznie. To gdzie jest guzik, żebym przeszedł poziom? Bo totalnie go nie widzę, ej. Bo mam to, no i co teraz? Muszę znaleźć guzik, żeby przejść poziom. Ej, to jest niemożliwe, ej. Chyba, że na początku? Nie, no tutaj... Ej, co jest grane? Gdzie ja mam przejść poziom? No chciałbym tylko to wiedzieć, nie? No bo to, no, to nie jest raczej błąd mapy, no bo autor gdzieś dał chyba możliwość przejścia, ale... Ale kurna, gdzie? No doskoczyłem tutaj, wziąłem klucz i co dalej? I co dalej? I co dalej? Tu jest guzik! Ej, go nie było! Jezu, jeżeli tutaj był guzik, to naprawdę, kuźwa, ja idę do okulisty, nie? Ja idę do okul... No jest ten guzik tu. Jest, tylko go, kuźwa, nie widać! No Jezu, no nie widać go na tym diamencie, autentycznie, no mówię, że musi być przy kluczu, Jezus Maria! Jestem ciekaw, ile już, kuźwa, dziecioków się spruło w komentarzach, że kurde, jaj, ty ślepa pało, nie zauważyłeś guzika. No nie zauważyłem, no w życiu! Ja pitole! O Boże! Jezu, jak jest mapa ładnie zrobiona, ale ja pitole, no... No nie było tego guzika, na 100% go nie było, dobra. O Boże, naprawdę, można się, kurde, zagubić po prostu, bo... Człowiek widzi... Człowiek widzi w ogóle, że to jest gdzieś, wiecie, no, że tam jest gdzieś dalej trasa czy coś i kombinuje jak koń pod górę. Bo różne takie rzeczy, bo wiecie, ja sprawdzam, czy wszystko jest w ogóle możliwe do przejścia i w ogóle. Ja pitole, no przecież to jest po prostu masakra, nie? Po prostu masakra, oj. Nie widziałem tego guzika, autentycznie, naprawdę, przysięgam z ręką na sercu, nie widziałem tego guzika i mam nadzieję, że osoby, które często oglądają mapki od widzów, zrozumieją to, że Liaj nie widział guzika, bo po prostu podczas nagrywania nie widzi się aż tak dobrze szczegółów, jak podczas oglądania. I trochę głupio, że za każdym razem muszę tłumaczyć ten sam aspekt, bo już wam nieraz, ale ładnie to zrobione, bo już nieraz wam to tłumaczyłem, że podczas nagrywania się widzi o wiele mniej rzeczy niż jak się ogląda. Więc mam nadzieję, że to zrozumiecie i tym razem, bo naprawdę ja zgłupiałem momentalnie, kuźwa, a tu jest ten, tu jest blok. Zgłupiałem momentalnie, jak zobaczyłem, kurde, że tam jest guzik, bo ja go totalnie nie widziałem, nie? Totalnie. O Jezu. Dobra, nie wyszło. Dobra, ale tutaj jest bloki, dobra, spawn point. Aha, teraz, dobra, tutaj. No te pa... Wow, nie, serio! Pocisnąłem strzałkę do przodu, a nie pocisnąłem tego, shifta. No, najgorzej. Najgorzej, dobra, spokojnie, nie dam rady. Kill me, please. Dobra, to tak odliczając błądzenie po tamtej mapie. Dobrze, że w ogóle sobie game moda załączyłem na chwilę i sprawdziłem. Szczerze, ja bym próbował pewnie przeskoczyć skok niemożliwy, zrage'owałbym się, że halo, że to jest niemożliwe, by się okazało, że guzik jest w innym miejscu. Ja wiem, żeby tak było, nie? Dobra, spawn point. Hop, hop. O kurde, nie, ja tu muszę na płotek skoczyć. Bo to ja chciałem skoczyć nie na płotek i... A! Fuck. To trzeba skoczyć na płotek, bo tam jest potem półpłytka troszeczkę wyżej. O. I teraz spawn point. Ha! Łożeś ty. Daleki skok. Ha! O... Kurczaki pieczone. Ha! Dobra, jest. Spawn pointik. I lecimy. No to jest hard, no to wiesz, no to już... Ty już... Ła! No serio? Halo? Jak? Jak ja żebym tego... No kurde... Jak ja żebym tego nie doskoczył w ogóle? Dobra, czekaj. Tutaj spawn point. Tu wiem, że się da z miejsca, bo to przeskoczyłem. Spawn point. Tutaj. Ha! Halo, jak? Dobra. A! Dobra, jest. Spawn point. He! He! O, spawn point. He! He! Spawn point. Co dwa skoki minimum spawn point, bo to...
O nie, znowu na lewą stronę. God damn it! Na prawą umiem, na lewą nie umiem. Już wam to kiedyś w sumie mówiłem, że to jest taka śmieszna... Śmieszna, że... Cześć, bo się cofam. Dobra, tu mnie daj spawn pointa. To jest taka śmieszna rzecz, że na lewą stronę jest to o wiele trudniejsze. Nie wiem czemu, to jest jakoś tak... Może dlatego, że rękę mam z prawej strony minecraftową, może to swoje robi. Okej, okay, jestem, elegancko, spawn pointik. Aleluja. No bo nie chciałem skakać, bo... No bo tam jest sufit, ej. Halo? Czekaj, ze sprintem nie. A jak to... Jak to pogodzić? Czekaj. Czy tu jest jakiś... Ło, czemu? Czemu ja spadłem? Przy shifta trzymam, ty. Aha, bo tu jest drabinka. Moment, moment. No kurde. Trochę... Jak to zrobić? No bo tu jest sufit. Czekaj, gdzieś jest ścieżka dalej? Nie, no nie ma. No nie spadaj, że z tego! No kuźwa, się nawet poprzesuwać nie mogę! Spierdzielaj mi z tą drabinką! Mnie denerwować będzie. Ty, no nie mogę. No to jest niżej, no to powinienem dać radę. O! Dobra, jakoś tak od skosu. Jeju, ale gdyby nie ta drabinka, to bym to szybciej ogarnął może. Tylko mnie co chwilę zrzucało. Okej, okay, najpierw klucz. Jakieś rzeczy, nie wiem, czy one mi są potrzebne. Dobra, wezmę. Wezmę, bo się okaże, że ej, to było potrzebne, liaj, pało, nie wziąłeś. Dobra, to wezmę. Myk. Lecim dalej. Poziom, nie wiem, czwarty chyba, czy piąty. Myk. Co to jest? Tu już, ho. Kuźwa, ubrałem to. Dobra, nie wiem po co, ale to ubrałem, okej. Okay. Dobra, spawn pointik oczywiście musi być. I teraz co? Ile głów szkieleta mogłeś spotkać na parkurze 2? Kurde, nie wiem. Pewnie 3. Zgadłem! Dobra, a to spawn pointa daje to wszystko. Jakie figury geometryczne mogłeś ujrzeć w teleporcie? Gdzie? W teleporcie, ale... Ale gdzie? Czekaj, na starcie chodzi? Nie. Ej, bo nie wiem gdzie, do czego się to odnosi w sumie. Poważnie. Dobra, strzelam, kuźwa, trójkąt i kwadrat. Okej, okay, udało mi się. Nie ogarnąłem. Czytaj ciągiem. Oblicz przeciw prostokąt... Oblicz przeciw prostokątu trójkąta prostokątnego, którego przy prostokątne mają wymiary 4×4. Ty tak poważnie, tak? A w ogóle dlaczego tu jest diament? Tego też nie rozumiem. A to co to jest? Możesz wykonać to zadanie na kilka sposobów. Jednym z nich jest twierdzenie Pitagorasa. Kuźwa! Hopie! Wiesz, ile lat temu w szkole byłem i ile lat temu ja tę pierdoł się uczyłem? Ja pierdzielę! Nie wyżywajcie się na mnie za te pierdoły, które wy się teraz musicie uczyć. God damn it, trzeba to przetrwać po prostu. Bo za tym w ogóle tu nie ma żadnej odpowiedzi, halo. Jest, super, przeszedłem. Kuźwa! No chyba cię pokrochmaliło, że ja będę kuźwa liczył na mapie od widzów. No to chyba nie. Jakiego koloru jest laser znajdujący się na spawnie? Czekaj, cyjan czy niebieski? To ja bym powiedział, że to jest niebieski, ale to pewnie będzie cyjan. A jednak niebieski, dobra. Pytanie. Znajdziesz w skrzyni. Aha, dobra. O Jezu, to jakieś długie będzie pewnie. Biorąc pod uwagę, że każdy blok w Minecraft jest kwadratem, można zatem obliczyć jego kąty. Jezu, co ty masz z tymi kątami? Człowieku, ty psychopato, kuźwa. Jednak gdy podzielimy kwadrat linią skośną, czerwone pochodnie, powstaną nam dwa trójkąty. Jakie kąty ostre będą miały obydwa trójkąty? Obrazek służy jako pomoc i niestety w świecie Minecraft nie da się podzielić bloku na pół poprzez linię skośną, dlatego prawa matematyki i twoja wiedza muszą współpracować. Zajebiście, ziom! Zajebiście! No i tutaj 90 kuwa, ale przepraszam, a bo tu są odpowiedzi? Aha, bo tu są odpowiedzi. Nie, 60-30... 45-45. No to 45-45. Super, kuźwa. Wiedza matematyki, wiedza, nie wiem, podstawówki, gimnazjum, coś w tym stylu.
Jezus Maria, jak będzie kolejne zadanie matematyczne, cię uduszę, nie? Załóżmy, że świat Minecrafta jest nie, naprawdę. Wiesz co, nie. Co? 4 powinien zostać przeniesione do kwadratu. Super, dobra. Wiesz co, mam spawn pointa? Dobra, no to lecimy. Pierwsze, nie. Drugie, nie. Kuźwa, trzecie. O. O, to nie działa. A czwarte? O, czwarte przeniosi. No i dobra. A co tu, że się tu stało się, ty? Czy to się spaliło, czy to tak ma być? Może to tak ma być? Okej. Czekaj, bo trochę zgłupiałem, bo gdzie mam dać? Okej. Nie rozumiem, czy mam przejść ten poziom, bo tu jest półpłytka, nie, więc ona mnie teleportuje w takim razie. Tylko tu nie ma drzwi. Co się stało z drzwiami? Nie rozumiem. Dobra, mam klucz kolejny, bo tak myślałem, czy jak go zużyję, czy ten. To było dziwne, nie wiem dlaczego tak się stało. Dobra, strzelamy. Myk. Dwa. O. Jeden. Auje. Co to to jest? Jezu, w wiosce jestem? Serio? Aha, tutaj. Uźwa, musiałeś wioskę wykorzystać? Dobra. Tam. Ho, żem trafił. Dobra. Uno, oj. Uno. A czy cztery? Trzy. Łoty. Dwa. A, tutaj. Jeden. Dobra, udało się. O Boże. Nie no, ale kuźwa, te zadania matematyczne na quizie to mnie rozpierdziły. Naprawdę. I ty myślałeś, że ja naprawdę będę siedział z notesem i z kartką i to liczył, tak? Nie. W szkole mnie do tego nie zmusili, mapki od widzów też mnie do tego nie zmuszą, sorry. Dobra, fire resistance, regeneration, dawaj mnie tu, kuźwa. Fire resistance. La 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 la. To jest labirynt, kuźwa, z lawą. Ja muszę znaleźć, zanim kuźwa mi potki, ten. O Boże. O Jezu. Gorszego labiryntu chyba nie mogło być. Bo mi się skończy, kuźwa, fire resistance się skończy. A, bo to jest sufit. Skupienie. Nie no, to są ślepe zaułki. Nie, jak coś, to ja sobie game moda zaraz tutaj załączę, bo ja kuźwa nie przejdę tego z tymi potkami, nie ma opcji w ogóle. Fire resistance. Co chwilę jestem podpalony, nie widzę połowy ekranu w ogóle, jak gdzieś będzie jakiś guzik na ziemi czy na suficie, ja go nie zauważę, nie ma opcji. Ja pitole. Kuźwa, bo ja muszę przez to jeszcze wolniej iść, bo po pierwsze tak, lawa mnie zatrzymuje, plus... no ślepe zaułki, teraz się kuźwa w ogóle wracam pół kilometra. Fajnie, fajnie, lubię takie. Lubię takie labirynty, nie? Wiesz, jakby... Kuźwa, naprawdę. Ta mapa ma wszystko, co ja uwielbiam po prostu. Przerąbane parkury, labirynty, kuźwa, zadania matematyczne. Czy może być gorsza mapa? No kuźwa, nie wiem. Dobra, wiecie co? Nie, naprawdę, bo... Ja nie... nerwowo nie wytrzymam, przepraszam. No gdzie jest, kuźwa? God damn. Game mode muszę, kuźwa, wpisać, bo nie mogłem znaleźć, dobra. Nie, tak nie zrobię. Game mode czy? O Jezu. Tu jest przejście, tak? Nie, czy tu jest początek? Nie, tu jest przejście. Nie wiem, jak ja bym to znalazł, bo ja byłem totalnie po drugiej stronie, ale okej. Może za jakiś tam czas by mi się w końcu udało. Dobra, super. Myk. Gzy. Za co ty mi gratulujesz, to ja nie wiem. Aha, i teraz tutaj, tak? Dobrze mówię. No to w takim razie, skoro mnie tutaj przeniosło, to chyba o to chodzi. Chyba że... Nie, no chyba... No tutaj chyba. Dobra. Myk. Lecimy. Ale czekaj, nie, moment. Tu jeszcze był jeden poziom przecież. Czy to już był ten labirynt? Poczekaj, bo już zgłupiałem. Nie, to był ten labirynt, dobra. Okej, okej. Dobra.
spoko. Już mam 25 minut odcinka. Fakt, że gadałem chwilę przez początek odcinka, ale już co najmniej mi zajęła ta mapa 20 minut. Więc ja nie wiem, jak przejść to 25 minut ogarnął. Co to jest? Aha, to jest dropper. Okej. Nie. Boing. 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 Okej, jestem. Level kolejny. No niektóre levele się szybko faktycznie przechodzi. O, kolejny dropper. Spawn point. Orzesz ty w dupę. Czekaj, w którą stronę? Halo? Kurde, muszę znaleźć ścieżkę prawości w ogóle. Może ze skrzynki. Halleluja. Halleluja. O Jezu. W sumie tak by dało rady. Halleluja. 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 Liaj pamiętamy. A, fuck. Fuck. Ale tak da rady jakoś takim porąbanym sposobem. Ha, kurde, dałoby rady. Czekaj, to jest dobry sposób. Nie. Oj. A, dobra, nie zginąłem. YOLO. Wow. Wykorzystałem tak jakby taki bóg mapy troszeczkę. Okay. Czemu mi to w ogóle odbiło? Aha, bo tu slime block. Okej, okay, dobra. Przyszedłem. Jest. Oh yeah. Let's go next. Znowu dropper. Super. Okej. Nie. Oh shit. Nie. Nie. Kurde, ej, to jest easy. To jest easy. Chyba, że tam będą jakieś niewidzialne bloki, to wtedy nie będą easy. Nie. Boing. 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 Ale wiecie, pomimo zadań matematycznych, to muszę i tak dać tutaj kuźwa 10 na 10, bo mapa jest genialna, nie? Kuźwa jest mega. Ale tymi zadaniami matematycznymi żeśmy... Nie! Kurde, mole! Oj. Dobra, a mam, przepraszam bardzo, nie. Klucz pewnie dostanę, jak to przejdę. Dobra. Ty, ja tu mogę spaść? Teoretycznie tu mogę spać. No ja muszę uważać, kurde. Zazwyczaj nie mogę spać. Dobra. To lecimy. Dobra. Rym cym cym. Teraz, kurde, tutaj... czekaj. Rym cym cym. Rym cym cym. Teraz tutaj. Teraz tutaj. Teraz tutaj. Teraz tutaj. Oj, nie, to nie. Tutaj. Teraz to. Teraz to. Teraz to. Teraz to. I teraz to. I teraz to. Teraz to. Teraz to. Nie, przepraszam bardzo. Teraz. Czekaj. No ten musi się wysunąć. Aha, bo się to wysuwa najpierw, ta? O kurde, to jak? Czekaj. A, tutaj. Dobra. Teraz to. Teraz to. Teraz to. A. Dobra. I teraz to. Jej! Aha! Aha! No dobra, nie, no spoko, kurde. Naprawdę dobra mapeczka, no goddammit. Ej, tu nie postawię, tu muszę, dobra. Okej, okay, co to jest? Easy. Aha, to nie, to mam nie zwracać na to uwagi, chyba że to tutaj. Nie, to tutaj klikam easy, okej. Okay. To jest znajdź przycisk prawdopodobnie, tak? Tak bym powiedział, że to jest znajdź przycisk. Dobra, spawn point. Tu mogę jak ktoś użyć Game Mode 3, autor mi pozwolił. Ładne te poziomy są, kurde mole. Naprawdę, kozak. O dobra, tu mam skrzynkę na górze, to sobie... To sobie wezmę klucyk, super. Aż może tu guzik będzie? Aha, tu była ten... Dobrze, nieważne. Nieważne. Okej, okay, szukamy guzika, który będzie po którejś z zewnętrznych stron wyspy. Na 100%. Wiem, bo już niejedną mapkę, kurde, znajdź przycisk, przechodziłem. Więc wiem... że wy tak lubicie chować poza moim, że tak powiem, polem widzenia.
Dobra, not this time chyba z tego co widzę. No dobra. A o, dzień dobry. Wy przypadkowo, no. Bo tu jest trawa. Z tej strony. Dobra, mam to. Haha. Okej. Dobra, 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 dobra. I teraz, to ostatnie dwa poziomy mi zostały. Kurde, no to nie najgorzej. To może gdybym tak nie ogarnie ten, nie lamił na parkurze, to bym to szybciej przeszedł faktycznie. Dobra. Medium. O. Koblarka, proszę bardzo. Taka sama koblarka, jaką na przykład robi się na Skyblocku. A przy okazji zapraszam na serwer Skyblocka. Mój serwerek liamc.pl. Polecam. Fajne rzeczy. Możecie wbić, możecie grać. Serwer premium and premium, także każdy może zagrać. Jak masz rangę, to możesz wejść na pełny serwer. No, takie przywileje, kurde, rozumiesz? Płacisz i jesteś gościuwa normalnie. Czekaj, tu będzie guzik, kuźwa? Bo tu tak za dobudowane takie tutaj. Takie, ale to nie, to znaczy w domku gdzieś będzie coś specjalnego. He, no chyba nie. A może gdzieś tutaj. Nie chcę stawać co chwilę na tą płytkę, bo będzie mi wyskakiwał napis medium, 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 medium. Wiecie co? Czekaj, może tutaj? Pod melonem, nie? Nie. Czy tam arbuzem? Jeden ciul, melon, arbuz. No tam jest jakaś taka przestrzeń, ale tam nie jestem w stanie kliknąć, bo jest łóżko, nie? Więc to sobie odpuszczam. A za drzwiami? Nie. To jeszcze jest opcja tutaj. Tylko, że tutaj no za bardzo, no nie kliknę stąd. Tutaj też nic nie widzę. Dobra. Gamy młode, czy... nie, poważnie, bo się zastanawiam. Tu jest guzik? Tu jest command... A nie, bo to jest command block do tego, dobra. To gdzie jest command block? Tutaj? Tutaj! Ożeś ty! No przeoczyłem. Nie. To jest tylko woda. Aha, okej, okay, dobra. To nie tutaj w takim razie. To może tu gdzie jest lawa? Nie. Ej, kurde, ty, czekaj, bo ja teraz już zgupiałem. Tu jest command block, żeby było, że napis medium, nie? Tutaj jest, żeby woda nie wylatywała. I tutaj... Tutaj guzika pod łóżkiem nie ma. Pod farmą? Pewnie znowu będę ślepy i nie będę widział. Czekaj. Bo to będę... To na drzewie w takim razie będzie, nie? Nie? Tak, na drzewie... Co ty godasz? Dobra, na drzewie. No mogłem to przeoczyć. W sumie, bo nie wchodziłem na drzewa, bo byłem pewny, że to będzie na dole. Okej. Okay. To przyznaję się. Zlabiłem. Dobra, czy to będzie ostatni poziom? Rym cym cym, hard, ojojoj. Kluczek jeszcze mamy, dobra. Siema, siema. No to faktycznie hard, bo mega rozbudowana tutaj... mega rozbudowany sam poziom, nie? Dobra, szukamy. Wejdźmy na górę. To jest ta stodoła taka, co patrzyłem. No ona jest bardzo ładnie zrobiona, muszę przyznać, naprawdę. Szacuneczek, bo... Sam jak budowałem stodołę, to mi totalnie to nie wyszło. Niestety nie potrafię budować... Tu jest! Widzę! Ole, go znalazłem! Bez kitu! Wow! Ole, mnie przeteleportowało śmiesznie. Dobra. Co mamy tutaj w takim razie? Tu jest wtedy zakończenie mapy chyba, tak? A or B? That is the question! O, kuźwa. A co, jak źle wybiorę? Dobra. Kuwa. Niczym się to nie różni. Dobra, B. The end. Dzięki za przejście mapy. Myślę, że nie była trudna, szczególnie quiz. W przyszłości może będzie mapa science fiction, a tymczasem myślę, że mapa ci się spodobała i żegnam się. Na razie, cześć, siemka. Dobra, teleport środek mapy, creative, TNT redstone block, teleport środek mapy. Słuchajcie, mapa przegenialna, 10 na 10 to bezdyskusyjnie, bo wiecie, no labirynt był troszeczkę trudny, ale był przede wszystkim do przejścia, tylko po prostu był troszeczkę trudny, dlatego tam sobie po prostu skorzystałem
z pomocą, jaką był GameMod, żeby po prostu się nie rage'ować i żeby ten odcinek nie trwał zbyt długo, bo to też takie troszeczkę bez sensu. Parkury przezarąbiście zrobione, naprawdę ładnie, dużo takich detalicznych rzeczy, które na pierwszy rzut oka człowiek nie zwraca uwagi, ale naprawdę całościowo tworzy to zarąbistą rzecz. Szkoda tutaj, że tej wioski użyłeś, ale dobra, niech będzie dużo budyneczków i tutaj strzelanie do tego guzika. Jeden tylko poziom, jeden tylko taki element króciutki. Mogę na to lekko przymknąć tym razem oko, bo naprawdę sama mapka była genialna. Tutaj mega w ogóle mindfuck miałem z tym, gdzie w ogóle przejść i naprawdę nie widziałem tego guzika na tym diamencie, więc naprawdę no on jest ledwo widoczny, więc mogłem go naprawdę przeoczyć, szczególnie, że ja bardzo często przeoczam takie rzeczy, także parkurki bardzo fajnie, tutaj te poziomy, quiz w ogóle z matematyką, to żeś kuźwa mnie zagiął totalnie po prostu, ale to już mówię, to sprawdzałem odpowiedzi, to nie miałem zamiaru po prostu tego normalnie przechodzić, tutaj też było strzelanko, naprawdę bardzo fajna, bardzo przyjemnie mi się grało w tą mapeczkę i de facto nie miałem jakichś tam szczególnych rage'ów, więc tym bardziej naprawdę spoko. Słuchajcie, dzisiaj o 17 robimy sobie live'ika, jak już mówiłem, z singla, na którego was serdecznie zapraszam i odsyłam was jeszcze raz bardzo serdecznie do sklepu Liajteterską, ponieważ już teraz, jak oglądacie ten odcinek, powinny już być w sklepie nowe nowe bluzy też są, ale nowe czapeczki i nowe szaliczki, full printy, to trzeba zaznaczyć, bo to naprawdę, to nie są jakieś tam po prostu czapeczki, że jest jeden symbolik, to są czapeczki full print, pełni kolorowe, pełni nadrukowane, naprawdę przekozackie, dlatego was serdecznie do nich odsyłam, do sklepu oczywiście, zapraszam też jeszcze raz na serwerek liajemce.pl, jak ktoś sobie chce pograć, niedługo będzie odcinek z podglądania, ale chcę go nagrać tak bardziej po południu, żeby więcej faktycznie graczy było na serwerze, bo wiadomo, jakbym nagrał teraz, gdzie na przykład jest przed południem, mało osób tak naprawdę siedzi na serwerze, no bo wiadomo, szkoła i tak dalej, więc nie będę tutaj tego tak robił. Tutaj rozwalamy sobie parkour, który przyniósł mi chyba najwięcej problemów. I dziękuję wam wszystkim jeszcze raz za oglądanie. To był kolejny odcineczek z mapy od widzów. Buty zdejmę, tak. Dzień dobry, do widzenia, papa, trzymajcie się i widzimy się dzisiaj na lewiku o godzinie koło 17. Tak, także dziękuję, miłego dzionka wszystkim, papa! Pa.